Witajcie ludzie, oto nowa seria, jak widać. Cześć. Zawitała na moim... Gówno takie. Na moim koncie, raczej naszym. Tak, naszym. Tak. Przyszedł Putin. Z tej strony Zdzichu, oto nowa seryjka pod tytułem Call of Duty World at War. War. No, dziwne przedstawienie. War. Może was War. To zachęci War. Gry albo i nie. War. Opcje i sterowanie, więc tak. Od razu mówimy, że w tryb zombie nie będziemy grali, bo mamy słabe nerwy. Da, jak na razie, z tego, z CS 1.6 to oczywiście, bo to śmieszne zombie. No, zombie? Zombie w CS 1.6 może być, ale takie, tutaj nie mamy, lubię po prostu no, w innych grach tak. I tyle. Dobra, mamy zaczynamy. Takie ustawienia, patrzcie proszę, jak ktoś chce, niech zatrzyma, bo ja nie będę specjalnie dla kogoś dłużej trzymał. To jakieś dupa, gówno. Tak, jakieś gówno. Pieprze. Nie. Rozpędziłem się. A to sterowanie to was gówno obchodzi. Kiedyś może przestudiuję, nie studiowałem raczej. Dawno w to grałem i nie pamiętam. A nawet to czas nie popatrzam. Tak, dobra, już wiem. No. Zaczynuj. A więc, no, mamy takie tryby, jak ktoś się będziemy z tymi to, skitajcami. Tak. Właśnie. O, patrz, to jest ten. M3? Nie, jak to... Dobra, jak ten, to się nie popisuj, bo... Znam ten czołg, tak. Znam, bo go widziałem. I zagramy na normalnych, żeby nie być menda jak dzieci. Tak, normalny. Dzień dobry. O, swastyka! Kto lubi swastykę, ręka w górę. No, ten kto podniósł idzie na rozstrzelenie. Przykro mi, to jest zabronione w dzisiejszym świecie, więc... Tak. Nie jest zabronione, ale nie można tego używać. No. Bo zaraz będzie, że jesteś... Indochina? Weź zabierz tą myszkę. Nie da się. Co to była? Fajnie się wydar jak idiota. Dobra, podgłoś może, bo gówno. No, bo to jest ten... taki... Rompa. Ale fajnie pracuje. Samoloty. Ale patrz, płynnie chodzi film. No nawet. No a czego miałby nie iść, jak to jest odtwarzany, no to... No witamy panie Houston, Wanderlust. Kto zna tego facia? Ja nie. Nie lubię historii, ale gry wojenne lubię. Helmet. Kask. No, no fajne samolociki. No, tak, tak. Czekaj, będziemy tutaj latać samolotem? O, co to za czołgi? Czy to Shermany? No, chyba tak. Nie. Te. No, nie. Nie no, w takiej okoliczności zapomniałem nazwę. No nie, hańba. Wstyd. Chociaż nie, Amerykańcami nie gramy, to wiesz. No, ale... Amerykańca! Praktycznie zaczęła. O, a ja sobie pieprzyki wyciąłem i mam teraz na szyi dwa plastry bycze. Myślałem, że będzie mocno boleć, a nie bolało. Zacznij się ludzie pieprzeni. Tylko bardziej w kark bolał zastrzyk. A w szyję tam z przodu to nie w krtań. I teraz czeka przede mną dylemat. Bo ja bym to z chęcią pominął, no ale... Pewnie i tak ludzi to gówno obchodzi, no ale wiecie. Żeby całkowicie udokumentować moje poczynanie. Musi się gówno załadować, o już prawie. Start. O, naprawdę mogę? Nie, skończyło się, ale może wiem, będzie się od nowa. Ale mówi, że mogę grać od razu, bez żadnych pierdłów w tle. No, ty, no. Serio? Dziękuję, pewnie. A tu wywali do pulpitu. Czekaj, jest. Chyba wiem jak się zaczyna. O. Super fajnie. Chyba Making Południowy Pacyfik. 17 sierpnia 1942. Szeregowie Miller. Zaginiony w akcji. Druga piechoty morskiej, coś tam. Czy są klaty? No. No, w sumie to frapik. Czekaj, kur, ale brzydko. Może zaraz się uspokoi. No, musi się przyzwyczaić wszystko. Jak się zaraz nie uspokoi, to... pozmieniamy coś w tych... w ustawieniach, bo to jest... no... wiecie. I co? Czekaj, w co mu zrobił? W oko? Ale zęby. Ale gdzie mu to ten przypalił papierosy? Bo nie pamiętam. Go zabije? O lol.
To o, tak jak twój ja tak miałem rozcinany ten pieprzyk, ale fajnie. Darmowa operacja. Miller. Ty tak byś leżał. Ale po cichu. Czekaj, uspokój, zobacz jak będzie ci chodzić myszka. Na razie płynnie chodzi. O, mam hełm. Dzięki za pistolecik. Ty. Jaki pistolecik? O. Płynnie chodzi? No, może być. Nie ma żadnych opóźnień. Okej, spoko jest. Ale chyba lagami chodzi. Ale się trzęsie. Ale rozsadzili. Ciekawe co to było. O, podnieś broń! Gdzie jest? Leżała. Chyba nie mogę. O, jest, możesz. Yeah! Widzisz, masz gówno. Awansowałeś. No co do mnie strzelasz? No. Kurde, nie mogę się na razie ludzie przyzwyczaić. Sorry za lam, za nobienie, no ale wiecie, muszę się oswoić z gierą. Niestety, true story. True story. No kurde, skąd oni... O, ja też mam granaty. A więc granaty! Coś wolno chodzi klatkami chyba. O, przeładuj. Ej, Piotrek. Co? Coś chyba nie tak. Ej, lewo. Fack, fuck. Dobry ten pistolecik. Ale ma dużą skrzynkę na plecach. Chyba chodzi klatkami. Więc zaraz zmienisz coś w opcję. Oj to. No zmień w opcję, przeładuj, bo ci mówię. Jak się uspokoi, to ten. Patrz, już się uspokoiło, widzisz? No, weź. Co to miał? Snajperkę? Przodujmy więc, co to było? Gówno jakieś. Chyba się poparzyłem. W końcu jakaś seria, którą... No, która ma troszkę niby fabuły. A to nie był twój? Nie wiem, już mi się pieprzy. To mój? Nie. A, leży. Z lewej nie był twój. Leżeć. O, słyszałem jak wziął amunicję. Znowu wziął. Mam mu pomóc? No pomóż mu! Czekaj, bo to gówno nie broni. A numer. Dobiłem. Ale twój się pali. Skocz do wody. Ale to głupie. Jakie mają wodę obok ten... O, ja się palę. I jemu nie pomogłeś. I co to miało być? Trudno. A już płynniej chodzi? No, tak w zaokrągleniu. Wiecie, no... Jakoś musi się karta graficzna rozruszać. Zaraz będzie się kopcić. No. Może weź ten maszynowy. To mam? Nie, było. O, nie. Dzień dobry, panie kapitanie Lozano. O! Pemy! O, nie, mogę. Czekaj. O, PM-ik. Ale super. Pemy! To jest podstawowa broń szturmowa dla partyzantów. Ulubiona. Jest prosta, lekka i oczywiście strzela. Praktyczna w obsłudze, ale miała wadę, bo się troszkę zacinała dosyć często. Co powodowało wypadki podczas ataków partyzanckich. Zaraz umrę. Czekaj, zaraz będzie się krztusił krwią. No nie. Ale takie małe łuski od naboi są. Nie, do tyłu idź. Ono tam jest. Nie. Teraz tam dopiero. Przeładowałeś? Ale coś tak dziwnie chodzi, tak cyk, cyk, cyk. Kapitan Guzano, coś. Weź Piotek coś w opcję, rusz się. Bo dziwnie chodzi, ej. Czekaj. Dobra, czekajcie ludzie, łoptionsy weźmiemy. Grafika. Ale to pewnie będzie się... Weź te, coś tam azotropowe, coś tam gówno. Mapa lustrzana, nie, symulator oceanu, nie. To już li... Co? Listowanie? Patrzcie, kur... To pewnie żry. Żrzenie pocisków, tak.
Zwłoki ma. No niestety ustawienia. Mój komp nie jest afganistański czy coś tam, więc... Fajnie teraz? Nie kratkuję, jak chodzi aż tak. No, to... Ale bomba. Kamikadze walone. Widzę was, kutasy. Weź może te azotropowe gówno żre. Weź, bo tak dziwnie się chodzi. Fuck. O, jest tekstur. Nie, było coś... Oj, ustawienie tekstu. No niech będzie ze stosu, ja macie. Już? Dalej to samo. Nawet gorzej chyba. Nie. No i dobra, ludzie, przeżyjemy. Kiedyś się rozprostuje nogi. O, już chyba. No. Bo renderowanie mapy i tak dalej, co nie. No właśnie. Musiało się troszkę odświeżyć. Granat! Ale nie, nie. Nie ma co tu granatu używać. No i skąd to? A stamtąd. Dawno w to gram, nic już nie pamiętam. Granat. Kurde, strzela dziwnie. Skąd się drze? Ta, najlepiej. On kiedyś trafi? Na... Tu chyba był. No. Oj, to mój. Granat. Uniknę go. Mogłeś go wziąć, wiesz czym. Wiem czym. O, da się? Nie da. A, da się. Tam się chyba już nie da. O, i tam. Wieżyczkę. Ach. Teraz wyjdź. O, szybko wyszedł. No idź. Idziemy, ludzie. Gdzieś tu, do swoich. Jestem. Halo? Do kogo strzelacie? A do kogo nie strzelają? W ziemię, brawo. No idź. Ale ręka zajmuje pół ekranu. Gdzie? No gdzieś tam, tu. W górę. Dzień dobry, jest tu jakiś kolega? Jest. A. I tyle krzyku o tego jednego debila. No masz. Mamy dużo amunicji. Tam jest? Jest. Haha. Dzień dobry. Co teraz, panowie? No, los. Kapitan poszedł pierwszy. Spoko. I want to get through the rest of this quick and clean. No tak. You hear me? To nie. Quick and clean. To zróbmy to jak najwolniej, nie lepiej na leżąco, bo tu taka przyjemna woda. Umyjemy się przy. What the hell? Who took these guys out? Radio command. Find out if another unit came in ahead of us. Hello. No szkur. Jakie sabacze. Mieli ten. Godmoda wpisanego, czy na niewidzialność. Zaraz umrę. Dostał heada. A ja się zapiszę. Zapisało, znaczy się. No jak? Nie, no to już o lepszej grafie mi lepiej. Ale oni żyją. Tak, żyją, srają. A no? Ty, jakie te przebiegłe. A ty innemu po brzuchu postrzelałeś. On wstał. A granat. Jebać ich. Łapcie, jedz. Co to była, puszka z jedzeniem? Ty, wyrzuciłem swoje ostatnie zapasy. Już prawie naciskam środkowy przycisk myszy, ale by złapał w łapę, no to przecież by mu rozsadziło. Nie, pewnie odrzucił granat. Patrzcie teraz na to, na tą akcję. Wstawał. Twojego zabił mieczem. No, bo to samurajki. No! Tak! Jak?
No. Odrzucił. Mhm. Jeszcze po tobie deptał. Aha, rozumiemy. Rzuć granata. Wiemy, że nie można. Problem, co? Schowamy się w schronie. Ja tamtego, no. Piękne napierdzielenie. O, okienko. Halo? Ale mam super schron, patrzcie na to. Granat! Granat! No, daleko ode mnie. Daleko od ciebie, nawet drewno przeskanował, wiesz? Ale nie, no to już ma plus gra za... Granaty, granaty. Za granaty. Realistyczność. Fuck you, bitch! Gra ma plus za realistyczność. Dlaczego? No bo jest fala uderzeniowa granatu, która nas zabija. Ano prawda. Co w wielu grach nie ma. Ale przynajmniej mamy fajną akcję, jak jedziemy wszystkich Japońców. Aż pistolecika by... Granat! Do widzenia, panie... Denny? A nie. No tak, a on to nieśmiertelny i w blachę wali. Czekajcie, zaraz... Fuck. No tak, w drewno rzucili, w domek. Ja miałem to podnieść, tak? Wyciągam rękę, przy ścianę biorę, jak? A co, nie umiesz? Umiem. To jest wojsko, tu musisz umieć, to jest wojna. Żeby przetrwać, musisz umieć wszystko. Tam był za beczkami, ale dobra. Zaczytowanie najwięcej... Zaczytowanie najwięcej kasy dają. O, teraz ich się zrespiło więcej. Kluczyki! Jak się dar? Chyba. Tu nie żyją. Zaraz wybiegną kamikadzejki. A nie, to mój się drzeje. I strzela po podłodze, bardzo fajnie. A tak na wojnie nie robię, myślisz? No to może to ten... Ty, o, trafiłem. No i to heda. Znowu. Lepiej sobie... Byłem ranny, ale zabili mnie. Jak pisze, jesteś ranny, to już powinienem umrzeć. Przecież no, bo tyle. Przecież dost... Granat, granat. No zejdź mi z drogi. Ty, nawet twojego nie zabija, twój już zginął. No, to plusik mamy. Jedziemy. Ale twój już wcześniej nie żył. Aha, to było automatycznie zaprojektowane. Rozstrzeliwuj, kurde. A co, ja się będę? Granat! Dwa granaty. Ale twój jest odporny. I snajper. No snajper to jest przecież nieśmiertelny zawsze. Bo on musi ludzi zdejmować. Co, uspokoiło się? No, bo ja przylazłem. Dobra, dawać mi wasze kwipunek. Kamy. Co to ma być? Ukryj się, jesteś żywy. Gran... Pist. No szkur. Jeszcze pizło. To mnie rozerwało. To jest gra trudniejsza niż myślałem. Problem. No już wszystkich zaczynają zabijać. Idą jak kaczki. Teraz tych. Zejdź mi z drogi, muszę tu kogoś przeorać. Rzucają granatami, jakby ich mieli nieskończoność. A no przecież to gra, przeładuj. Prosto w granat. No to już pewnie będziemy kończyć, bo... To się powtarza z 10 minut już. Granaty, i... granaty, granaty. O, sorry. Wy nie żyjecie. Jakżeście taką rolę sobie wybrali, że nie żyjecie, to teraz macie nie żyć. Właśnie, zgadza się. A niedawno ćwiczycie. Ale buty latają. Właśnie, szkoda, że tutaj jak się dosta... jak
ktoś wejdzie w granat albo coś, to nie latają łby i te nogi i tak dalej, ręce. Szkoda właśnie. Tu brakuje tej realistyki niestety. Ale co się... Przyjdą kutasy. Co będziesz marudzić? Jak i tak realistyka jest w odpowiednim, stopniu zachowana niż w niektórych grach. A naprawdę. Co prawda grafika dupna mi się rżnie. Nie wiem, to wina jakiegoś systemu tej gry, że coś ma nieodpowiednie... Snajpa! Odświeżanie, czy jak to tam. No co strzelasz do mnie? Ty, może wiatrówka mu wypadła porządna. Łapcie. Tam twój poszedł. Trudno. Życie jest okropne. Dziwne. Patrz, może ten tu miał wiatrówkę. Nie. Bo nawet jak mają, to tak się dzieje, że... Im ta wiatrówka... Nie uważaj, on do ciebie zabił cię. A, ale ty go zabiłeś. Aha. Mnie trochę denerwuje, że ta ręka duża, a pistolet mały. Nieproporcjonalne po prostu. A no, to prawda. No i co mam zrobić? F. Tak, już. Robi się. O, beczka z gównem. O! Że to się tak szybko pali. Patrz, że tak nakierowali. Uważaj, bo to się może zawalić. Tamta wieża. Fucking shity walone. Rzucają tutaj granatami, nie wiadomo czym granat był. Ale znikł. To się nie liczy. O, panie kurde. Znikać mi tu z mapy. Przez was mój procesor cierpi. Jakby to był tryb kooperacji. Co pan tu robi? To by normalnie tak wszystko poszło. Ja na laptopie, ty na kompie, albo na odwrót i by było git. Co? Jak wiesz, upuścił kurwa broń, to już jest sukces. O. Otwieramy drzwi. Co to? Ej, zbugowałem się. Chamstwo. Już, co to jest? Bomba. C4. O, uzbrojenie, patrzcie. No nie patrzę nawet za siebie. Nie wiem, co się dzieje. O, widzicie, uzbrojony. Oni stoją tu! Się przyglądają. Ale ciekawa. Co? No, giń! O, patrz, jednak się w końcu ta... Wieżyczka zawróciła, przewróciła, o. Co, jesteś spadł? Ranny, umyj się! Dead. Nie. O, strzelił w ciebie i od razu ożyłeś. Co za debil. Ale jest najważniejsze, ludzie, że żyjemy. Sukces, o jakim marzyłem. Panie, uszkodziłeś mój system bólny. Umrę teraz. Jak ciebie dziurkują? Kto? Twoi. Granat! Chyba się uratowałem. No, właśnie się uratowałeś. Dobra. I kutasa zabiłeś. Biegniemy gdzieś w tą stronę, bo pewnie to jest bezpieczne. O, żeż ty w dupę. Ale walmo. Co, może ręką złapał nóż? A, o, to mój. A, to też mój. Fuj. Sami moi. Dlaczego do wody lecisz? Ale fajna tekstura wody. To jest woda. Nie, to jest łódka. Nawet do wody nie wleźliśmy. Po co on miał... A! Nieważne. Aha. Już wyłączyłeś animację wody, a jest. Nie, bo to ocean możemy sobie. Nie będziesz mnie to strzelał, ale ten... Ten... Na środku, a tak do ciebie ten... Zabiłem, o, zabiłem. Łódki mu kradliśmy. Ponton przedziurawieś. Przykro nam. Dobra. Zaraz się zacznie nowa misja i zakończymy, bo oczywiście jest troszkę po czasie standardowo, jak to na przywitanie nowej gry relacji. Niech to minie. Ale za to następnym razem będziecie mieli z głowy pewnie. A, te kamikadzeje latają sobie. No tak, tak. Jeśli chcecie się pobawić w kamikadze, pograjcie sobie w War Thundera. Da, zgadza się. Bardzo dobra.
No kurde, Japończów to przedstawiali, a że w Polsce się coś działo, to nie. O, już zaprasza do startu. A dziękujemy, gro, dziękujemy. Rzadko kiedy tak się pojawia. Rzadko kiedy twórcy tak robią, że... No. Zapraszaj do gry. Niech nam przedstawi Mały Opór, 15 września 1944, Biała Plaża, Pielie, coś, Szeregowy Miller, pierwsza dywizja Marines. Marines. Wiesz co, musi się to załadować, wiesz wszystko. No. Bo to jest... O, patrz, wał korbowy. O, ale piękna rzecz. Co, pod wodą jesteśmy? A nie, troszkę byliśmy. O, wiem, to to fajne. To jedna z moich najlepszych, czy ulubionych motywów tej gry. Takie amfibie fajne. No, ja też to lubię. Tylko mnie dziwi, że oni... To nieważne. Powinni mieć osłonę na morda, a tak nie jest. Patrzcie, zazwyczaj tych rozwali. Tych obok nas zawsze rozwala. No, mówiłem. No właśnie. A my jako jedyni zawsze przeżyjemy. Pewnie tych też rozwali. Tak? Rozwali gro? Czy gra raczej ich rozwalić? Ale to są czołgi, które pływają, czy co? Nie, to są takie transportery. Ale patrz. Wysielnicę ma. No co ty, bo to transportery wodne. Co się kamfibia? Z gąsienicami. Ale jak to działa, to sam nie wiem. Wiem, że papier. Ale go rozmazuje. Bo musi się jakoś utrzymywać. O, nasz czołg. I on żyje. No, a wjechać bardziej nie może. O, właśnie ich rozwaliło. Panie, opuszczaj rampę. O, żeż ty. Ale umarł. Ale fajnie mózg widać w końcu. O, wysadziło nas, czyli latamy. Nie, no tak, i do wody wpadliśmy. Patrzcie, czołg unosi się w wodzie, coś nienormalnego. Nie no, na tym jest, na poboczu. Ale krwi. Czerwona woda. No fajnie, fajnie. No tak, rozumiem cię. Rozumiem, tak. No, daj mi grać, bo się tnie przez ciebie. Sześcia następnie lewy przycisk myszy wezwać. O. Dobrze, spoko. Ale to będzie w następnym odcinku, zapisz, więc... teraz tak? Nie, najpierw się pożegnaj. Tak. Subskrybujcie, subscribe, w górę, dobre komentarze. Ja was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików, z tego gry, innych gierunki. A zatem czas, ja się z wami żegnam. Ja też się z wami żegnam, cześć. Nara.